Męczą panią może czasami pytania o powrót rodziny zastępczej? No tutaj na tym spotkaniu dzisiaj ktoś mnie o to zapytał, ale ja myślę, że to już jest etap zamknięty, chociażby z tego powodu, że nie ma z nami Gabrysi Kownackiej i to był zresztą powód, dla którego myśmy ten serial zakończyli. A co pani teraz czuje, kiedy widzi pani na jakimkolwiek, na Super Polsat, na Polsat 2 powtórki tego serialu? No jest wiele odcinków, które widzę po raz pierwszy, bo ja w trakcie pracy nie miałam czasu, żeby to oglądać, więc, a już teraz tego nawet nie pamiętam, co tam kręciłam, więc właściwie można powiedzieć, że czasami patrzę jak nie na siebie, bo zadziwia mnie momentami ten sposób, w jaki grałam. On mi się podoba. On mi się podoba i to był dobrze pisany serial z talentem, więc tam był dobry materiał do grania. I myślę, że nie tylko ja, ale nawet niedawno się spotkałam, bo występowałyśmy razem z Hanią Śleszyńską na jakimś koncercie i obie wspominamy tę pracę z dużym sentymentem.